Witam z trasy na kozaki czerwone. Lub jak to woli, brązowe, dębowe. Dzisiaj wyjątkowo ciepło. 30 dzień października. Już 16 stopni od rana. Ale to nie znaczy, że tak grzyby szybko rosną, że się ciepło zrobiło. Zobaczymy, co tam się dzieje. W dębowym młodniku. Po chwili zwątpienia, że nic nie znajdę, ukazały się moim oczom dwa pierwsze grzyby. Kozaki czerwone. Dosyć spore. Tamten jest mniejszy, schowany. Zobaczymy, co będzie dalej. Nareszcie są. Tu cała czwórka. Tam piąty. A tutaj jest szósty. Ale gorąco dzisiaj w lesie. Kolejna rodzinka. Tym razem przytulona. Kozaków dębowych. Kozak. Dzisiaj na dwa kosze. Kosze. Bo kozaki są. I to ładne. Wczoraj jeden ze znajomych powiedział mi, że on by nie znalazł tych kozaków wśród liści. Że to tak ciężko by było. Nieprawda. Są naprawdę ogromne. Przed chwilą się martwiłem, że nie widać grzybów, a tu nagle się pojawiły. Raz. Dwa wywrócone. I tam jeszcze wielkie dwa. Ale grzybiska. To już są olbrzymy. Zaraz pokażę, jak są duże. Aż tam widać. W stosunku do mojej ręki, jakie są długie. No, ale te to już są olbrzymy. To już są naprawdę olbrzymy. Jak ja bym pokazał, jak one są w koszu wielkie, to by się ktoś przestraszył. No. Takie grzybisko. A tuż obok jeszcze dwa. A tamte w koszyku pokażę jeszcze. No tak to wygląda. Szukam sobie dalej. Kozak czerwony należy do borowikowatych grzybów. No, są bardzo podobne do siebie. Z wyglądu, znaczy z kształtu. Tylko, że borowiki robaczywieją, a kozaki nie. To, czy grzyby gdzieś wystąpią, czy nie, według mnie zależy też od historii danego miejsca. Jaki las rósł wcześniej. Bo powiem szczerze, że w tym kompleksie leśnym jest sporo młodników dębowych, a tylko w jednym specyficznym miejscu występuje właśnie ten koźlarz czerwony. Kozak czerwony pod dębę. Przechodzę kilka kroków. Nagle w lesie dębowym młodniku zjawiają się buki młode. O, tu już jest buk. Widać po korze. Po liściach, a pod bukami już inne grzyby rosną, też borowikowate, borowiki szlachetne, trochę już wymęczone przez czas, niestety,
No i przez robaki jak zwykle. No ale są borowiki. Jeden, a tu już noga nie wytrzymała. I drugi. I robak pewnie jest jadł. Coś tak czuję. Z tego mniejszego łepek się uratował, ale tu już niestety próchno. Duży borowik został skonsumowany przez owady. Wyskoczył bąbelek. No, taki mały, ale bąbelek. Powiem, że ukręcanie grzybów jest ładne, bo dosyć czyste korzonki są. Można ich nawet nie obrzynać. Tylko później oskrobać. Tam widzę kolejne trzy okazy. O. Musiałem zboczyć ze swojego kursu. Chodzę, tak staram się za któryś tam rząd wejść, żeby w miarę zbierać grzyby, co zauważę. Taka ciekawostka. Tu są trzy. Przede mnie fotografować i zauważyłem co? Czwartego, którego nie widziałem idąc do tych trzech. Jestem w najbardziej urodzajnej części tego młodnika teraz, bo jest praktycznie grzyb za grzybem. I to takie nie za duże są teraz te grzyby, bo do tej pory były bardzo duże i duże. No. I tu jest jeszcze jeden. No. Kozak czerwony. Ale to nie o to chodzi. To jeszcze nie o to chodzi. Zaraz powiem, o co chodzi. Już mam prawie dwa kosze tych grzybów. Bo tutaj stoi borowik. Aż mnie zdumiał. Mówię, co to za brązowy. Co to za brązowy? O kurczę. Stoję aż trzy. Raz. Tu jest schowany. Dwa. I tam trzy. W tęskniach stoją sobie. Trzy borowiczki. Trzeba się nimi zaopiekować. Miła niespodzianka. Trzy zdrowe borowiki. No to jest naprawdę sensacja w tym lesie. Żeby trzy takie piękne borowiki były zdrowe. Marzenie każdego grzybiarza. Borowik szlachetny. Wędruje do kosza. Ale to jeszcze nie koniec tego miejsca, gdzie te kozaki i te borowiki siedzą. Bo widzę dwa kroki przede mną. Kolejne dwie miłe niespodzianki. Dwa. To właśnie. Tak się skończyło wykręcanie grzyba. Skruszenie ogona. Ale ten się udało cały wydobyć. O, jest. No trudno. O kurczę. Ja chyba z tego miejsca nie wyjdę. Bo co się gdzieś okręcę. Jak nie borowiki, to kozaki. Znowu kozak. Tutaj kosze, tutaj to wszystko zauważyłem. Gdzie on tu jest? Chciałem go pokazać. Kozak czerwony, dosyć spory. O! Nawet dwa. Dwa są jednak.
Jestem naprawdę chyba w najbardziej urodzajnej części tego lasu, bo już trochę go poznałem, to wiem, gdzie rośnie więcej, a gdzie mniej grzybów. I jeszcze dwa piękne okazy w tym miejscu. Kozaka czerwonego, koźlarzy. Jeden i drugi. Trochę się martwię, że już mam mało miejsca w koszach. A do końca lasu jeszcze trochę jest. To tam te kosze się tak przechyliły. Gdzie te kosze w ogóle są? Tam. Kolejny kozak. Czerwony jak zwykle. Bo w tym lesie nie ma babek. O dziwo. Może nie lubią dębów. Babki to brzozy bardziej lubią. A tu brzóz nie ma. Tylko że kozaki są w rozmaitych kształtach. Na grubych nogach, na chudych nogach. Ja najbardziej lubię te na grubych. Co najbardziej przypominają borowiki. Osobiście wolę Puszczę Słupską, bo tam las przypomina las, a tu las przypomina jakieś krzaki, ale na zbieranie takich dwóch koszy w Puszczy Słupskiej w tak krótkim czasie jest praktycznie niemożliwe. Coś za to. Albo się delektujemy pięknym lasem, ale mniejszą ilością grzybów. Albo trzeba się pogimnastykować i cieszyć oko takimi okazami. No zaczynam mieć pewien problem. Bo grzyby są naprawdę piękne dzisiaj. Ja tylko mogę pokazać. Tutaj jest coś wspaniałego. Kamera mi się gdzieś zaplątała. To nie jest ustawka. To jest prawda. Tak rosną piękne czerwone kozaki. Może pokażę z daleka. Nie było ich problem zauważyć. Z daleka pięknie się prezentują. Ale ja mam jeszcze coś ciekawszego pod ręką. No, to są naprawdę super, super okazy, super. Olbrzymie, bardzo ciężkie są kozaki. Nie wiem, czy ktoś o tym wie, czy ktoś dźwigał kozaki, bo to są grzyby. No, te dwa grzyby to ważą gdzieś z kilogram. Ale tutaj jest ciekawostka. Postanowiłem tego nie dźwigać i wypakować grzyby w samochodzie. Z pustym koszem wracam do miejsca. W kozakowym lesie nie tylko kozaki i prawdziwki, ale i podgrzybek zawitał. No ale najważniejsze są kozaki. One tu rządzą w tym młodniku. Szedłem tędy i ominąłem. Bo te są ukryte w liściach. Te są naprawdę ładne. Czerwone, mocno czerwone, bo jeszcze nie zbrązowiały na słońcu. A te, co słońce widzą, to już brązowieją. Słońce nie świeci ani dziś, ani wczoraj. Jak go wyjąć, trzeba gałąź złamać jakąś tam. I jakoś go wydobyć między drzew. Się tak wcisnął, wrósł tam gdzieś w korzenie drzew. Coś niesamowitego. Tutaj ładne jest znalezisko. A tu kozaczek, co udaje prawdziwkę. No. Taki malutki. Zrobiło się bardzo ciepło.
Zostawiłem kurtkę, na krótki rękaw dzisiaj zbieram grzyby. 20 stopni. Ciekawe, czy jeszcze będą rosły, mimo że to już jest koniec października. 30 dzień tego miesiąca. Zobaczymy. Sensacyjny okaz. Ale borowik. Olbrzymi. Wielgachny jest, naprawdę. To jest... Jest grzyb blisko kilograma, bym powiedział. Zaraz sprawdzimy, co on jest warty. No nie ma tragedii, powiem. Muszę go wziąć. Proszę zobaczyć, co za miejsce. Kozaki. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy, ósmy. Tam było chyba ich 10. Tutaj proszę zobaczyć. Borowiki. Dwa już się kołyszą. Jeden jeszcze stoi. Niesamowite. No, do widzenia w bukowej części młodnika. Borowiczek. Bierzemy. Trzeba wracać. Na zakończenie dzisiejszego grzybobrania nawiązanie do Puszczy Słupskiej pod grzybki. Zadanie wykonane, naczynia wypełnione. Można wracać do domu.